Hello, hello. Okej, słuchajcie, witam Was serdecznie na naszych kolejnych lekcjach. Ostatnimi czasy skończyliśmy dział numer 2 i nawet udało się rozpocząć numer 3. Natomiast dzisiaj miała być praca klasowa, jest duża szansa, że będzie, ale nie będzie ona na zasadzie, że będziecie musieli robić coś w czasie lekcji, czyli teraz, tylko wyślę Wam tę pracę do zrobienia, słuchajcie, normalnie w domu, na spokojnie, samemu. I zrobimy to w ten sposób, że dostaniecie kilka dni na jej odesłanie, czyli wyślę, myślę, że dzisiaj, jeżeli jakimś cudem nie zdążę, to jutro, ale postaram się zrobić to dzisiaj. Tak więc jeżeli, obojętnie kiedy wyślę, to będziecie mieli czas co najmniej do wtorku, żeby mi ją odesłać. Was jest mało, więc sprawdzę, mam nadzieję, że szybko, chociaż jak widzicie, zapewne na pulpicie mam listę rzeczy do sprawdzania, a chwilowo stoję w miejscu, bo czekam na dostawę papieru do drukarki, bo ja to jednak lubię sobie wydrukować. Tak więc, słuchajcie, czekajcie na pracę i będziemy ją ogarniać. Pogadamy sobie też o potencjalnych zaległościach, bo właściwie nie wiem, czy ktoś coś ma, ale to jak się połączymy za chwilę na Teamsie. A dzisiaj zaczynamy kolejny temat. Welcome to our restaurant, czyli witajcie w naszej restauracji. I temat będzie właśnie związany z różnymi kwestiami dotyczącymi zawodów, czyli miejsc pracy i zawodów. Mamy tutaj nowe słówka do poznania, a mianowicie chef, czyli szef kuchni albo kucharz, doctor, czyli lekarz, nurse, pielęgniarka, hospital, szpital, restaurant, restauracja, teacher, nauczyciel, waiter, kelner, cook, kucharz, work, praca, hungry, głodny. So open your books, page 32, and we will start with repeating the words. Musimy się nauczyć ich wymowy. Chef. Chef. Doctor. Doctor. Nurse. Nurse. Hospital. Hospital. Restaurant. Restaurant. Teacher. Teacher. Waiter. Waiter. Cook. Cook. Work. Work. Hungry. Hungry. And again without stopping, so let's do it. Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat. Chef. Chef. Doctor. Doctor. Nurse. Nurse. Hospital. Hospital. Restaurant. Restaurant. Teacher. Teacher. Waiter. Waiter. Cook. Cook. Work. Work. Hungry. Hungry. Tak więc trochę tych słówek jest, słuchajcie. No na szczęście myślę, że połowę znacie lub kojarzycie, takie jak właśnie teacher, doktor, hospital, restaurant, cook, to na pewno już nieraz było. And now we will try exercise 1. Listen and say. So our friends have got adventures. Unit 3, lesson 1. 1. Listen and say. One. Sorry. Okay.
break. Oh, great! I'm hungry! Two. Hello. Welcome to our restaurant. I'm a waiter, and Snap is a chef. Chefs work in restaurants. Snap is cooking lunch for you now. Your uniform is nice, honey. Thank you. What would you like to drink? I'd like an apple juice, please. And an orange juice for me, please. I don't want a drink, thank you. How about some water? I'm okay, thank you. Three. Here are your drinks and your lunch. Thank you, honey. You're a good waiter. Yummy! Snap, you're a very good chef. What's the matter, Chatty? Oh, I've got a headache. Oh, poor Chatty. What can we do? Let's go to the hospital. Four. Chatty, this is a nurse. She works at the hospital. Let's ask her. Hello, can we see the doctor? My friend has got a headache. Yes, come in. Five. Hello, what's the matter? Do you drink water, Chatty? I drink a lot of water, and I don't have headaches. Here, have some water. It's good for you. Okej, tak więc słuchajcie, różne rzeczy się tu wydarzyły. Chciałbym, żebyście spróbowali sobie przeczytać te dymki. Ja może jeszcze raz przeczytam i wszystko postaram się przetłumaczyć. I'm your teacher, I teach English. I'm hungry. Jestem waszą nauczycielką, uczę języka angielskiego. Jestem głodny. What would you like to drink? I'm a waiter and Snap is a chef. Chefs work in restaurants. Co chcielibyście do picia? Jestem kelnerem, a Snap jest szefem kuchni. Szefowie kuchni pracują w restauracjach. What's the matter, Chatty? I've got a headache. Let's go to the hospital. Co się dzieje, Chatty? Mam ból głowy. Chodźmy do szpitala. Chatty, this is a nurse. She works at the hospital. Hello, can we see the doctor? Chatty, to jest pielęgniarka, ona pracuje w szpitalu. Dzień dobry, czy możemy zobaczyć się z lekarzem? I've got a headache. Do you drink water, Chatty? I drink a lot of water and I don't have headaches. Mam ból głowy. Czy ty pijesz wodę, Chatty? Ja piję dużo wody i nie mam bóli głowy. Tak, więc słuchajcie, ból głowy. Mamy tutaj tą właśnie historyjkę. Oni bawili się w różne zawody, aż ostatecznie trafili do kogoś, kto prawdziwy zawód wykonuje. Okej, okay. Popsułem znowu. On page 33 we have got read and say yes or no. So, teachers work in restaurants. Nauczyciele, restaurants? No, teachers don't work in restaurants. Waiters wear uniform. Noszą mundurki. Yes. Chefs
don't work in hospitals. I teraz uwaga, nie pracują w szpitalach, co jest prawda. Chociaż na pewno się znajdują tam w niektórych. Nurses cook food in the restaurants. Nurses, pielęgniarki, cook food, no. Doctors work in hospitals, yes. Okay. Make, listen, chant and say. So, we have to... Słuchajcie... Właściwie to można sobie pobawić się lepiej niż samo słuchanie i tą taką rymowankę. Możecie sobie na przykład napisać nazwy ludzi wykonujących zawody, czyli doktor, nurse, teacher, szef, waiter i cook, i losować je właśnie z karteczek. Sorry. I need coffee, really. Losować je z karteczek. Czyli na kartkach piszecie, losujecie i wtedy mówicie, w jakim miejscu ta osoba pracuje. Teacher to będzie school, nurse, hospital, doktor, hospital, szef, restaurant, waiter, restaurant. So let's listen in chat. Three. Lesson one. Three. Make, listen, chant and say. Doctors and nurses, where do you work? Where do you work? In a hospital, in a hospital. We work in a hospital. We work in a hospital. Waiters and chefs. Waiters and chefs, where do you work? Where do you work? In a restaurant. In a restaurant. We work in a restaurant. We work in a restaurant. Teachers and children. Teachers and children. Where do you work? Where do you work? Study in a school. In a school. We work in a school. We study in a school. Więc polecam poćwiczyć, właśnie wyciąć sobie nazwy zawodów, losować i tak jak tu Chetty podaje. Nurse, where do you work? Pielęgniarko, gdzie pracujesz? In a hospital. Teacher, where do you work? In a school. Waiter, where do you work? In a restaurant. Okay, and now we've got exercise 4 where we have to read and guess and then say. So, they go to school and study English. And the answer is with this boy, children. They've got white hats. They work in restaurants. So I think they are chefs. Yes. They work in hospitals. They wear uniforms. They help doctors. Nurses. Mm-hmm. They don't wear uniforms. They work in schools. So it is teachers. Yes. They work in restaurants. People ask them about food. Waiters. Yes. They work in hospitals. They help ill people. Doctors. Yes.
Okay, and now let's go to your workbooks to page 38. And here we've got exercise number one. Uzupełnij diagramy i powiedz zdania. Hospital, school, restaurant. So, teachers work in schools. Wy macie trudniej, bo musicie napisać. Waiters work in restaurants. Okay, nurses work in hospitals. Chefs work in restaurants. Children work in or studies in schools. And doctors work in hospitals. Oh, where are you? Why are you there? Check the answers. Everything is great. Jak potrzebujecie więcej czasu? Pauza i przepisujemy. And then the last exercise before Teams. Posłuchaj nagrania i przeczytaj zdania. Zakreśl yes, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub no, jeśli nie jest prawdziwe. Popraw zdania nieprawdziwe. Słuchamy. Unit 3, lesson 1. 1. Listen and say. One. Hello, children. I'm your teacher. I teach English. Hello, teacher. Kate is a chef. No. Kate is a teacher. Let's learn some numbers. 11 is Chatty. It's 19. Great, Chatty. Fred, what are you doing? Oh, I'm drawing. Sorry. Okay, let's have a lunch break. Oh, great. I'm hungry. Hello. Welcome to our restaurant. I'm a waiter. So, Honey is a doctor. No, Honey is a waiter. And Snap is a chef. And Snap is a chef. Yes. Chefs work in restaurants. Snap is cooking lunch for you now. Your uniform is nice, Honey. Thank you. What would you like to drink? I'd like an apple juice, please. And an orange juice for me, please. I don't want a drink, thank you. How about
some water. I'm okay, thank you. Three. Here are your drinks and your lunch. Thank you, honey. You're a good waiter. Yummy! Snap, you're a very good chef. What's the matter, Chatty? Oh, I've got a headache. Oh, poor Chatty. Poor Chatty. What can we do? Let's go to the hospital. Four. Chatty, this is a nurse. She works at the hospital. Let's ask her. A nurse works in a restaurant. No, because she works at the hospital. A nurse works in a hospital. Hello, can we see the doctor? My friend has got a headache. Yes, come in. Five. Hello, what's the matter? Oh, I've got a headache. Do you drink water, Chatty? I drink a lot of water and I don't have headaches. Here, have some water. It's good for you. Ok, tak więc słuchajcie, ostatnie, a doctor works in a hospital, is true. I jak już jest wszystko w kółko wzięte i napisane na dole poprawione zdania, no to chciałbym, żebyście przed lekcją na Teamsie przygotowali naklejki, które znajdują się na pierwszej stronie z naklejkami, a dotyczą właśnie różnego rodzaju zawodów. I będziemy za chwilę naklejać. Tam jest napisane strona 39, unit 3. I będziecie mieli tam typu chefs, children, nurses, doctors i tak dalej. Tak więc do zobaczenia za chwilę.